Dzień dobry moi drodzy, kolejne nagranie i dzisiaj dwa tajemnicze szare pudełka. Uwierzcie mi, mocno się zdziwicie. Zawartość pierwszego opakowania i zawartość drugiego opakowania różnią się niewiele, nie? Tutaj kolorem. I zobaczcie po prostu to. Zacznijmy może od długopisu. Ściągnę tylko tutaj te naklejki. To jest po prostu petarda, co? Długopis o gabarytach wkładu. No po prostu szaleństwo. I ołówek automatyczny. To jest akurat ołówek 0,5 grubości grafitu. Szok, po prostu szok. Jakie to jest małe. Ale przez to zgrubienie tutaj, to jest akurat wykonane z jakiejś twardej gumy. Naprawdę trzyma się to bardzo dobrze. Mimo tego, że cała reszta jest tak cienka. Dobra, zacznijmy od długopisu w takim razie. Mówię w ogóle, jak się go włącza, ponieważ tutaj się nic nie naciska. Wkręca się to. Wkręcacie i wysuwa się sam wkład. Szok, nie? Tutaj sam czubek się również odkręca. I tutaj mamy wtedy możliwość wyciągnięcia samego wkładu. Grubość tych wszystkich elementów to jest po prostu szaleństwo. Jak to jest cieniutkie i delikatne. Ale patrząc na użyte materiały, to nie jest tak, że możecie jakoś wygiąć ten długopis czy złamać, bo naprawdę tutaj się wszystko trzyma niesamowicie mocno. To wkręcanie czy też skręcanie, zobaczcie, to też nie jest tak, że kręcicie tym ileś razy dookoła, kręcicie dosłownie, no nie wiem, może jeden obrót cały i długopis jest gotowy do pisania. Jeśli chodzi o ołówek, to po pierwsze jest to ołówek tak zwany twardy, czyli nie jesteście w stanie wcisnąć grafitu, nawet jeśli jakoś bardzo mocno będzie się naciskało. Czyli tradycyjnie wciskamy i grafit nam wychodzi. Wciskamy i wciskamy, jeśli chcemy schować grafit. I teraz jeszcze tutaj również się odkręca ten początek. Widać, jak jest zrobiony, nie? Ten mechanizm stopujący, trzymający grafit. I kiedy wyciągniemy tył, mamy również miejsce do wrzucania grafitów. Kilka spokojnie się, jak widzicie, mieści. Tak jak w klasycznym ołówku. Klasyczny, nieklasyczny, nie? No kurde, wygląda to niesamowicie w porównaniu do normalnego długopisu. A ten jest akurat cienki. Dobra. Tutaj weźmy ołówek automatyczny, standardowy. No to jest różnica, nie? Jest różnica i to spora. Co tu jeszcze mam? Ołówek jeszcze inny automatyczny. No już przy pisaku to już wiadomo, że to wymięka, nie? No ale generalnie wyciągając coś takiego z kieszeni, no jest to tak niesamowicie mikroskopijne urządzenie, ale naprawdę doskonale się tym pisze czy rysuje, więc ja polecam. W ogóle jak spojrzycie na aukcje, to są to nagrodzone
projekty, czy też no, produkty już będące w sprzedaży właśnie za design na międzynarodowych, w międzynarodowym konkursie właśnie designerskim. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.